pytanie, czy przyjmują obowiązek. Mam nadzieję, że dzisiaj obecni tegorocznych zaproszeni do Pana Przewodniczącego, bo zobaczycie, bo wiecie, że Pan jest dla tego podziała. Nasz odpowiedzialny, na naszym miejscu, na tym siedzimy, gdzie będziecie tam być obowiązane. Żeby przyjąć dzisiaj Waszą znajdę, jesteście to dla nas wszystkich, dla wszystkich głowy. Tańczyło dzisiaj poloneza? Tańczyło się świetnie, pomimo pogody, atmosfera była bardzo gorąca i myślę, że takie imprezy są fajne, bo bardzo integrują maturzystów. A czy jest już stres przedmaturalny, czy na razie bawimy się i myślimy o studniówce i o polonezie? Jutro mamy studniówkę, więc na razie wszyscy żyją tym wydarzeniem, ale stresu już trochę jest. Trzeba się zacząć uczyć na pewno. Mam na imię Magda, chodzę do 25. Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Łodzi. Właśnie teraz tańczyliśmy poloneza, jest strasznie zimno, ale to są niezapomniane przeżycia, to jest coś cudownego, naprawdę. Cieszę się, że tu przyszłam. A jak to już, ty jesteś już po studniówce, przed studniówką, jak to wygląda akurat w twojej szkole? Jutro będzie studniówka, już się nie możemy wszyscy doczekać, bardzo czekamy. Naprawdę, nie możemy się doczekać, to są niezapomniane przeżycia. A jakie przesądy studniówkowe, maturalne, do jakich przesądów się ty stosujesz? Jeszcze raz muszę powiedzieć. Do jakich przesądów maturalnych, studniówkowych się stosujesz? Czerwona bielizna musi być na studniówce i na maturze. Nie zetnę na pewno włosów już po studniówce, nic z nimi na pewno już nie zrobię. No oprócz oczywiście czesania. No i więcej, wiem, że jeszcze butów nie można zmieniać na studniówce, więc tego też na pewno nie zrobię. Jak już będę w obcaskach, to później tylko na boso. Jak się tańczyło poloneza w tym momencie na ulicy Piotrkowskiej? Jak zwykle fantastycznie i dzisiaj jeszcze na szczęście pogoda nam pięknie dopisała, bo i słońce, i bezchmurne niebo, i lekki, powiedzmy, że lekki mróz i było cudownie. A jak pani wspomina swoją studniówkę? Oj, to zawsze ten polonez powoduje, że zaczynamy wracać do dawnych czasów. Mile się wraca do czasów młodości, w związku z czym wspominam jak najbardziej bajecznie, cudownie i z rozrzewnieniem, bo to już niestety nie ten wiek, nie ten czas, ale zawsze jest to pamięć o młodości, więc fajnie. Opowie pani jeszcze dwa zdania do łódzkich maturzystów. Oczywiście, ja życzę wam przysłowiowych połamania piór. No i żeby ten prawdziwy krok w dorosłość, jakim jest matura, nie rozwiał waszych marzeń o dorosłości, żeby one się spełniały.